Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry, która na każdej ściance ma inną liczbę oczek, od 1 do 6 oczek. Niech A oznacza zdarzenie polegające na tym, że iloczyn liczby oczek wyrzuconych w dwóch rzutach jest liczbą nieparzystą. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A. Czyli tak, żeby obliczyć nasze prawdopodobieństwo zdarzenia A, to co ja muszę mieć? Muszę wiedzieć, ile mam takich możliwości, by wyrzucić w dwóch rzutach liczbę nieparzystą, która jest iloczynem liczb oczek wyrzuconych w rzucie. I tak, a pod ile mam możliwości wyrzucenia jakiego wyniku przy dwukrotnym rzucie kostką. Dobra. I tak. O, dobra. Troszkę to zmniejszę, żeby ładnie było. Jest. No i takie coś muszę znaleźć. Ja te zadania lubię robić za pomocą takiej tabelki. Tutaj przygotowałam taką ładną. I tak. O co chodzi? Na żółto mamy liczbę oczek wyrzuconych podczas drugiego rzutu. Czyli tutaj jest drugi rzut. Czyli tak, o, można zrobić. Hop. I tu jest pierwszy rzut. Tu jest drugi. I tak. Te liczby tutaj, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6... na przykład 15, 12, to są wyniki iloczynu tych rzutów, czyli biorę jedynkę, czyli tak, 1 to jest to, 2 jest tu, a jedynka to jest w tym, tak? I każda ta druga liczba to jest wynik drugiego rzutu, ta pierwsza liczba to jest wynik pierwszego rzutu, tak? I te liczby mnożę. I w treści zadania mówią mi tak, że iloczyn liczb oczek wyrzuconych w dwóch rzutach jest liczbą nieparzystą. No to szukam liczby nieparzystej. 1 jest nieparzystą, 3 i 5, tak? Tutaj są same parzyste. Tu nieparzysto, nieparzysto i nieparzysto. Tu same parzyste i tu nieparzysta, nieparzysta i nieparzysta. To bardziej poprawimy. Poprawię bardziej. Czyli ile mamy takich placków pomarańczowych? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Czyli to się równa. Nad kreską ułamkową pisze 9. Pod kreską ułamkową, czyli ile mam takich wszystkich możliwości, to muszę policzyć te wszystkie kratki, czyli tu mam 6, 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 czyli razem jest ich 36. Dlatego piszę tu 36. To mi się skraca i zostaje mi 1/4. Tyle w tym zadaniu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, to pisz. Kolejne zadanko. Hop. Tak. Dla jakiego x średnia arytmetyczna czterech liczb takich jest równa 7? Czyli po prostu policzmy tą średnią. 2 plus x plus 2x.
2x plus 1, bo ja piszę powoli, plus 3x plus 1 podzielone na 4 równa się 7. Tu będę mnożyć razy 4 dwustronnie. Dlaczego? Żeby się tej czwórki na dole pozbyć. Patrzymy, co jest na górze. X plus 2x to 3, czyli mam 6x plus 2, 4 równa się 28. 6x równa się 28 minus 4, 6x równa się 24, czyli x równa się 4, bo tutaj dzielę obustronnie przez 6. Ta czwórka się wzięła stąd, bo ta przeleciała tu. I jak masz jakiekolwiek pytania, to pisz. Idziemy do kolejnego zadania. Oczywiście no, chyba wszystko w tym temacie tutaj jest jasne. Tak mi się wydaje. Dobra. I zadanie trzecie. Rozwiąż nierówność. Mamy tutaj nierówność kwadratową. Tego trochę trzeba się pobawić tymi liczbami. X plus 1 minus 4x. I tak. Co zrobić muszę? To minus 3x razy x i minus 3x razy minus 1, tak? Tutaj jest ukryty wzór a minus b, a plus b. Ale, czekajcie, wezmę czerwony. Uwaga. Też możesz to poprzemnażać. Tego trochę dłużej to zajmie, to i to. To są dwie opcje, to jest druga. To jest pierwsza, bo ta pierwsza jest szybsza. Po prostu. Więc lecę. X kwadrat minus 3x kwadrat plus 3x mniejsze bądź równe od 2. X kwadrat minus 1 minus 4x. X kwadrat minus 1, bo to jest a kwadrat minus b kwadrat. To jest kontynuacja tego wzoru. Tego tu. Więc x kwadrat minus 3x kwadrat plus 3x mniejsze bądź równe od 2x kwadrat minus 2 minus 4x. Wszystko na jedną stronę. Czyli jest x kwadrat. A i tu mogłam już to zrobić. Dobra. Minus 3x kwadrat plus 3x minus 2x kwadrat plus 2 plus 4x mniejsze bądź równe 0. I tak, x kwadrat tu, tu i tu, trzy x jest 4x i dwójka zostaje sama. I tak, minus 4x kwadrat plus 7x plus 2 mniejsze bądź równe 0. Czyli będziemy liczyć delta, więc a minus 4, b równa się 7, c równa się 2. By policzyć deltę, muszę wiedzieć b kwadrat minus 4ac. B kwadrat, czyli 7 do kwadratu minus 4 razy minus 4 razy 2, to się równa 49 49 minus 4 razy 4 jest 16, a to będzie plus. 16 razy 2 jest 32, tak? No i teraz co musimy zrobić? 49 plus 32 otrzymujemy 81. No i tutaj będę liczyć x nasze 1. To się równa minus b minus pierwiastek delty przez 2a. To się równa. To się równa. Minus 7 minus 9, bo pierwiastek z delty to
9 przez 2 razy minus 4 to się równa minus 16. No, pisz. Przez minus 8 to się równa 2. X2 to się równa minus b plus pierwiastek z delty przez 2a to jest minus 7 plus 9 przez 2 razy minus 4 to się równa 2 przez minus 8 to się równa 1 czwarta na minusie. I teraz tak. Hop. Parabola nasza jest jaka? Skierowana z ramionami tu. I tu mamy minus 1 czwartą, tu mamy 2. Teraz patrzymy na ten znak, mniejszy od 0, to jest tu i tu. Czyli x należy od minus nieskończoności do minus 1 czwartej domkniętej, w sumie od domkniętej dwójki do plus nieskończoności. I zostało nam jeszcze jedno zadanie czwarte. Jak masz do tego zadania jakieś pytania, no to pisz. Tutaj myślę, że tylko po prostu te obliczenia mogą dać kłopot, żeby to wyprowadzić jakąś taką postać lepszą. No i tak, co my dalej mamy? Zadanie czwarte. Jeden z boków prostokąta ma długość 18. Jaka powinna być długość drugiego prostokąta, aby on był podobny do prostokąta o bokach 8 i 12? Czyli tak. Podaj skalę podobieństwa i rozpatrz wszystkie przypadki. Mam jeden prostokąt i to jest ten z podanymi wymiarami. Czyli to jest 8 i tu jest 12. I teraz tak. I zadaniem jest, że są jakieś dwa przypadki. No i to prawda. Bo tak, nie jest podane, nie są podane konkrety. Czyli tak, pierwszy przypadek. Tak, robimy i to będzie drugi przypadek na zielono. O. A tu będzie x, a tu będzie x. Czyli w pierwszym przypadku mamy tak, że jest 12 do x równa się jak 8 do 18. Czyli to razy to i to razy to. Czyli 8 razy x równa się 12 razy 18. Podzielmy to przez 8, czyli x no, to się równa. Możesz to na kalkulatorze zrobić, ale mi się 8, czyli tak, skracamy to z tym przez 4 i tu mam 3, tu mam 2. 2 z 18 i tu mam 9, więc mam 3 razy 9. 3 razy 9, czyli otrzymuję 27, czyli tutaj jest 27. No i teraz tak. Tu. Czyli będzie tak. 12 do 18 równa się 8 do x. Czyli to razy to lub to razy to. Czyli tak. 12 razy x równa się 18 razy 8, czyli x to się równa 18 razy 8 podzielone na 12. To z tym skraca się na 4, czyli mam
tu 2, tu 3 tosty, to tu jest 6 i zostało mi 6 razy 2. No i tu się równa 12. No i teraz tak. Teraz trzeba obliczyć skalę. Klika, to się równa. To podzielimy na to, czyli 18 przez 8. Skracamy na 2 i wychodzi nam 9 czwartych, tak? Czyli, że co to znaczy? To znaczy, że ten pomarańczowy jest większy 9 czwartych razy, no nie? Bo żeby to powstało, to to jest 8 razy 9 czwartych, no nie? No i teraz tu. To się równa. Na przykład no też zróbmy 12 przez 8, czyli to jest 3 drugie. Jeszcze co chciałam dodać, możesz też to k policzyć jako 27 12, też skracamy przez 3 i zostaje nam 9 czwartych. K równa się 18 12. Skracamy to przez 6 i zostaje nam 3 drugie. Wszystko zależy jak, w którą stronę wolisz dzielić. No i to wszystko w tym zadaniu. I zapraszam na kolejny dzień.